Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez. Nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi Jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. Czci Pana swoim majątkiem i pierwocinami wszystkich Twoich dochodów, a Twoje spichlerze będą napełnione dostatkiem i Twoje prasy będą przelewać się od nowego wina. No, pewien bogaty Żyd, mieszkający w jednym z amerykańskich miast, pewnego razu przekazał 40 milionów dolarów na synagogę. Po jakimś czasie jego znajomy chrześcijanin spotkał go w tanim sklepie obuwniczym, no i zapytał: hej, co ty tutaj robisz? I tamten mu odpowiedział: a wiesz, zbankrutowałem. No i kiedy ten chrześcijanin opuścił sklep, zapytał się pana: panie, czegoś tutaj nie rozumiem. Jak to możliwe, że on zbankrutował po tym, jak przekazał tobie 40 milionów dolarów? I Pan odpowiedział mu tak w sercu: on nie dał mi tych pieniędzy. On przekazał je na synagogę. No, kiedy przynosisz do kościoła swoją dziesięcinę, wysyłasz gdzieś ofiarę misyjną, czy litujesz się nad ubogim swoją jałmużną, upewnij się, komu najpierw dajesz pieniądze. No, że nie przekazujesz pieniędzy tylko na jakiś projekt, na wewnętrzną inicjatywę kościelną, na budowanie studni w Sudanie, czy wspieranie schroniska dla bezdomnych. Czci najpierw Pana. Ofiaruj Jemu te pieniądze, inaczej mówiąc, włóż w to, co czynisz, swoją wiarę i swoją miłość do Niego. I wiesz co? On wtedy je przyjmie osobiście, a nawet pomnoży, tak aby Twoje konto bankowe i Twoja spiżarka nie doznawała braków. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.